Ola Ciupa, występująca na scenie z Donatanem i Cleo, ale już śmiało można powiedzieć, że wpisując w internet Ola Ciupa, to już każdy wie, kim jesteś i wie, czego szuka, jak się czujesz z tym, no że zaczynasz być na salonach dosyć mocno. Czuję się bardzo dobrze, nie będę ukrywała, że ta sytuacja bardzo mi pasuje. Był to jakiś mój cel, takie moje marzenie, które mogę teraz spełniać dzięki temu, że Donatan dał mi tą szansę i współpracę z nimi traktuję jako priorytet. No dobrze, a co ty właściwie chcesz robić? Bo w tej chwili wiadomo, jest to odgrywanie pewnych scenek na scenie razem z nimi podczas występów i odgrywanie słowiańskiej dziewczyny, którą no, niewątpliwie jesteś. Co ma z tego wynikać? Jaki masz plan? Ja już od paru lat pracuję jako fotomodelka, jako prezenterka w telewizji i chciałabym się dalej rozwijać w tym, co robię. Na pewno nie chcę teraz zaczynać jakichś nowych rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam. Chcę po prostu dalej rozwijać się w tym i teraz mam taką możliwość. No dobra, mówisz, że nie chcesz nowych rzeczy, a przecież prawda jest taka, że każdego dnia robisz coś nowego. Pierzesz, produkujesz masło. Dziewczyno, co jeszcze przed tobą? Pranie jest to akurat rzecz, którą od dawna robię prawie codziennie. Przejdźmy tutaj, bo teraz pani Edyta jest fotografowana, a my sobie jeszcze chwilę porozmawiamy. Pranie robisz codziennie, ale własnoręcznie, chyba nie na takiej tarze. Czasami zdarza się i własnoręcznie, na przykład jak gdzieś na wyjazdach w hotelach, nie mam możliwości skorzystać z urządzenia, wtedy piorę ręcznie. A masło, jak jest z masłem? Od masła jest Paula Tumala, tak więc ona się w tym specjalizuje, ja się w to nie mieszam. Skupiam się na praniu, ostatnio też ugniatałam ciasto w Sopocie, tak? Upiekłam chleb, jednak teraz postanowiłam powrócić do korzeni, dzisiaj będę robiła pranie. Powiedz mi, ugniatanie ciasta, lubisz pracować w kuchni? O, za tym nie przepadam. No dobrze, czyli słowiańska dziewczyna, ale potrzebuje mężczyzny gotującego. Tak, takiego mam. A, rozumiem, czyli wszyscy panowie zainteresowani niekoniecznie tutaj będą zadowoleni z tego. O, wygląda na to, że nie. No dobrze, to w takim razie wszystkiego dobrego. Baw się dobrze, bo rozumiem, że to jest również zabawa, nie tylko praca. Jasne, świetnie się bawimy i zawsze gdzieś tam trochę ze sobą tęsknimy za tą energią, za tymi naszymi żartami. Tak więc oprócz tego, że jest to jakiś tam występ, tak, że robimy to dla naszych fanów, dla publiczności, to oprócz tego też my świetnie się bawimy i jest to okazja, żebyśmy mogli spędzić razem czas.